Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcineczku porozmawiamy troszeczkę na temat tego kolosa. Dziś troszeczkę Wam poopowiadam o produkcie premium i dzisiaj sami stwierdzicie, czy warto, czy jest sens inwestować w tych czasach w drogie blaszaki, w drogie garaże, rozbudowy, budowy, czy to konstrukcyjne stalowe, czy to konstrukcyjne drewniane, czy jest w tych czasach sens po prostu, jeżeli chodzi o czas, miejsce, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Dziś pokażę Wam troszeczkę inną alternatywę z innego punktu widzenia, przynajmniej z mojego punktu widzenia, i z biegiem czasowym uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o przyszłość, ponieważ ten produkt, który dzisiaj Wam zaprezentuję, nie potrzebuje ani konserwacji, ani nie ma się co martwić, że on pordzewieje, że go kornik zeżre i tak dalej, więc to jest po prostu przyszłość, co nie? Po prostu przyszłość. Na naszym rynku Keter posiada kilka fajnych modeli, jeżeli chodzi o takie domki ogrodowo-narzędziowe, czyli takie miejsce, gdzie potrzebuje każdy z nas, nie tylko tak jak ja, można powiedzieć, że na wsi, ale również w każdym nowoczesnym domu, gdzie mamy działkę, gdzie mamy ogródek, gdzie mamy coś do skoszenia, coś do podlania. Mamy rower, mamy, nie wiem, kosiarkę, taczkę, inne tam szmargały, narzędzia i inne rzeczy tym podobne. I dzięki takiemu właśnie rozwiązaniowi możemy stworzyć coś dla siebie i mieć wszystko pod ręką. Przedstawię Wam dzisiaj model Nefton 7511, przepraszam. Mam tutaj ściągawkę, ponieważ nie wszystkie parametry kojarzę. Jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne, to mamy tutaj 228 na 350 i 252 cm wysokości. Jest to naprawdę dość duży kolos. Tylko brać pod uwagę, że wymiary są po zewnątrz dachu brane. Wymiary, jeżeli chodzi o wewnątrz, to tutaj mamy troszeczkę mniejsze wymiary. Mamy 204, 328 i 218 do belki stalowej, co za chwilę Wam powiem, o co mi chodzi, a do świetlika mamy 245 cm. Czyli naprawdę wymiary są spoko, ponieważ wymiary mamy niecałe 8 metrów kwadratowych, dokładnie 7,98 metra kwadratowego. Jeżeli chodzi o materiał, mamy tutaj konstrukcję stalową wzmocnioną, jeżeli chodzi o poszycie nasze dachu, a boki mamy klepki kompozytowe, panele kompozytowe 20 mm na pióro w plus, co daje nam tutaj wiatro i pyło i wodo szczelność. Są to klepki Evotecha Plus. Jeżeli ktoś się kojarzy, to na pewno wie. Jeżeli chodzi o odporność nacisk na dachu, to mamy tutaj do 150 kg na metr kwadratowy, co to oznacza, że na pewno trzeba brać pod uwagę, że przy dużym natężeniu śniegu ten śnieg musi być usuwany, lecz nie jest to na tyle mało stabilny, mało miękki, mało twardy materiał, że tutaj śmiało można na tym dachu stawać bez żadnego problemu i nic też się nie stanie. Ale trzeba brać pod uwagę, że tu mamy nacisk do 150 kg na metr kwadratowy. Możliwość zapięcia na kłódkę też Wam zaraz pokażę, czyli nasz domek możemy sobie zamknąć na kłódeczkę, żeby tam nikt nam nie zaglądał. Bardzo spoko opcja. Odporność na wiatr, bo na pewno każdy będzie ten temat drążył. Mamy tutaj do 145 km na godzinę, co to oznacza, że jak naprawdę mocno wieje, to tutaj nie powinno się nic stać, lecz producent od razu podkreśla, że warto go przydyblować i wszystkie elementy do dyblowania również tutaj mamy miejsca do dyblowania. Nie ma dybli w zestawie, ponieważ wszystko w zależności od danego podłoża, na jakim go po prostu kładziemy, ale i są
miejsca, gdzie możemy ten domek po prostu przydyblować. Mamy tutaj również wentylację, mamy wlot i wylot powietrza, więc tutaj nasz domek jest wentylowany dzięki temu w takie upalne, tak jak dzisiaj dzień, w środku jest naprawdę komfortowo. Mamy oczywiście w zestawie okienka, jak widzicie, mamy akurat w drzwiach okienka, mamy również świetlik po całości w szczycie dachu, też Wam zaraz pokażę i powiem Wam, że w środku jest naprawdę jasno, nawet półmrokiem już w nocy, naprawdę mega rozwiązanie. Tyle jeżeli chodzi o parametry takie podstawowe, techniczne. Zaproszę Was teraz do środka, albo jeszcze przedtem pokażę Wam, jak ten domek wygląda z zewnątrz, a potem przejdziemy do środka i sami zobaczycie, jak fajnie można zagospodarować ten domek, ponieważ ja już go skończyłem, już go przygotowałem pod, tak jak wspominałem w zapowiedziach, pod typowo temat ogrodniczy. Czyli tam są jakieś rowery, szmergały, inne bajery, kosiarki, podkaszarki, a że ja mam cały sprzęt akumulatorowy, to tam wszystko fajnie sobie porobiłem, taką ściankę roboczą, żeby mieć wszystko pod ręką, bo nieraz trzeba naoszczyć nóż w kosiarkę, nieraz trzeba zmienić żyłkę i tak dalej, więc jakieś tam konserwacje też w tym domku można wykonywać. Nie przedłużam, chodźcie, najpierw obejrzymy go w koło, a potem zobaczycie, jak to prezentuje się z bliska. Tak to wygląda, zobaczcie, z zewnątrz. Ja akurat mam kolor imitacja drewna, zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Tak wygląda na dachu. Zobaczcie, dach jest w takie alo imitacja klepki, dachówki, jak widzicie. Voilà. Mamy drzwi podwójne, to też za chwilę otworzymy. Również imitacja, zobaczcie, jak to fajnie klepeczka wygląda. Wszystko naprawdę komponuje się bardzo, bardzo ładnie. Tutaj mamy wlot powietrza jeden. Zobaczcie, mamy piękne logo Ketera. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest piękne logo. Mamy krateczkę wentylacyjną. Tu jest cały bok. Tu jest nasz daszek. Jak widać na biało, już tam świetlik się świeci. Tu jest nasz tył. Więc jak widzicie, cały domek jest bardzo fajnie skonstruowany. Ja wykonywałem podstawę pod domek laną własno. Ręcznie. Postanowiłem, że on musi naprawdę bardzo stabilnie stać. Warto wziąć pod uwagę, żeby nasze podłoże było wypoziomowane, ponieważ wszystko potem łatwiej się po prostu składa. Przy jakichś nierównościach, jakby nie patrzeć, mogą być jakieś problemy. Jak widzieliście, jak wspominałem, mieliśmy tutaj opcję zamknięcia na kłódkę. Jak widzicie, zobaczcie. Mamy zamknięcie na kłódkę. Voilà. Drzwi bardzo fajnie pracują. Drzwi mamy na prostej zasadzie. Mamy taką zasuwę z drutu, gdzie mamy tutaj profil stalowy również u góry. Ogólnie cała rama też jest stalowa, więc tutaj całe podłoże jest stalowe. Rama, konstrukcja okien też jest stalowa. No i witamy w środku. Zobaczcie, jak to prezentuje się u mnie w środku. Pyk, postawimy kamerę. O, będzie wiało trochę, ale to nic. No patrzcie, jak na złość będzie wiało. A może nie. A może nie. A może tak, a może nie. Trzeba by było coś postawić, albo ewentualnie schować mnie bardziej do środka. O, schowamy się bardziej do środka. I też będzie. Więc jak sami widzicie, wnętrze jest naprawdę duże. Widzicie bardzo jasny świetlik. Ja sobie wykonałem ściankę roboczą, dzięki której mam tutaj wszystko pod ręką. Mam zamontowane ładowarki, gniazdka, taką ściankę roboczą, gdzie mam podstawowe śrubokręty, wkrętaki i inne rzeczy. Na bokach starałem się po prostu umiejscowić jak najwięcej miejsca, by w przyszłości tego miejsca mi nie zabrakowało. Jak widzicie, mam tutaj cały sprzęt akumulatorowy. Mam podkaszarkę, mam dmuchawę, mam myjkę, mam kompresor, mam piłę akumulatorową i tak dalej, i tak dalej.
niżej jest kosiarka, odkurzacz i wszystkie pozostałe elementy do codziennego użytku w ogrodzie. Oczywiście nie zabraknie również drabiny, jednej, drugiej, taczki ogrodowej, roweru, akurat córki, bo tam gdzieś syna na dworze jest, więc też tutaj stoi siekierki, jakiegoś przedłużacza ogrodowego i tak dalej, i tak dalej. Wspominałem o wymiarach 218 mamy tutaj do wysokości tego profila, który jest stalowy. Tych profili mamy razy 3, co usztywnia nam cały dach. Tutaj nie ma problemu, wszystko śmiało wytrzymuje, nawet mój ciężar, zobaczcie. Więc tutaj po bokach również ściana nośna skręcana na śruby, więc tutaj nie ma prawa nic gdzieś się kolebotać na boki i tak dalej, i tak dalej. Widzicie biały świetlik, który naprawdę pięknie daje. Z tyłu tutaj drugi wywiecznik, więc w tym momencie cyrkulacja powietrza jest jak najbardziej zachowana. Jeżeli chodzi o składanie domku, bo też będziecie pewnie się pytać, co wam mogę powiedzieć? Keter ma instrukcję obsługi Mistrzostwo Świata. Powiem wam, że jest to gruba książka. Nie mam jej tutaj. Jak znajdę ją, to zrobię zdjęcia i porobię przebitki. Ale w niej wszystko jest tak fajnie opisane, że tutaj nie ma prawa nikt nic się pomylić. Naprawdę, każdy element jest podklejony takim oznaczeniem. Tutaj nie wiem, czy widać, jak nie widać, to zaraz dam zbliżenie. I tutaj nie ma problemu, że czegoś nie wiemy. Wszystkie elementy są oklejone, podpisane i wszystko można naprawdę bez żadnego problemu dojść. Ciekawy aspekt, przy składaniu trzeba brać pod uwagę, że jest potrzebny kluczyk 11, ponieważ tutaj nie mamy śruby na 10, 12, 13, tylko akurat na 11, co jest też, można powiedzieć, że unikatem. W tym domku mamy wbudowaną podłogę. Jest wbudowana podłoga, już kieruję was niżej, jest wbudowana podłoga, zobaczcie, czarna, ona składa się z czterech elementów, dwa główne pełne i dwa połówkowe na pół w środku i dlatego wspomniałem, że warto mieć dobrze wylane podłoże, najlepiej równe, ponieważ ta podłoga na tym właśnie podłożu się wspiera. Ona jest skręcana na wkręty, które są w zestawie i warto brać to pod uwagę. Podłoga również tam do chyba 150 kg, jak dobrze pamiętam, ale moim zdaniem nawet śmiało więcej wytrzyma, więc tutaj śmiało możemy wjechać kosiarko, traktorkiem, motorem, motorynko, rowerem i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to się prezentuje. Ogólnie, jak widzicie, naprawdę jest dużo miejsca. Naprawdę nie spodziewałem się, że na początku, że będzie to tak ogromne, ale jest to, można powiedzieć, tak jak mówiłem, model premium i możemy naprawdę w nim bardzo, bardzo wiele. W tym momencie jest luźno, ale przyjdzie zima, trzeba będzie zebrać meble ogrodowe z tarasu, trzeba będzie zabrać skrzynię ogrodową z tarasu i tutaj, jakby nie patrzeć, będzie wszystko w przyszłości przechowywane. Czy to grill, nie grill i tak dalej, czyli tak jak mówiłem, na miejsce ogrodowe do zagospodarowania codziennego, taki domek, idealna sprawa. Nie jest to tani koszt, ponieważ koszt takiego domku to jest około 7 tysięcy, w zależności od rozmiaru to po pierwsze, modelu i co mamy w zestawie i gabarytów, więc tak naprawdę Keter ma kilka tych rodzajów, więc to my wybieramy jaki chcemy. Jeżeli niepotrzebny taki duży, bierzemy sobie o połowę mniejszy i też będzie o połowę tańszy. Tyle. Jeszcze za chwilę wam porobię tutaj jakieś przybitki, przejścia, żebyście się zobaczyli, jak ja tutaj swoją wyobraźnią, wizją zagospodarowałem ten domek. Co mogę powiedzieć, że żona bardzo zadowolona, bo zawsze brakowało jej takiego miejsca, gdzie ma swój kącik, bierze sobie kosiareczkę, ładuje sobie akumulatory, bierze sobie podkaszarkę itd., itd. A dzieci również mają ciekawe miejsce, gdzie mogą tutaj swoje również rowery i inne bajery chować. Tyle. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.